W tej chwili bardzo krótko chciałam Państwu zaprezentować czasopismo, pod patronatem którego jest organizowane seminarium. Czasopismo Języki Obce w Szkole być może Państwu znane, istniejące od 1957 roku. Mimo tytułu, który mówi, że jest to czasopismo poświęcone językom obcym w szkole, zajmujemy się nauczaniem języków na wszystkich poziomach. Bardzo bym chciała w tej chwili zachęcić Państwa do lektury tego czasopisma. Wydawcą od 4 lat jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Przez te ostatnie 4 lata mamy już 16, w zasadzie na 12, 13 numerów. Przez ostatni rok po języki obce w szkole sięgnęło ponad 82 tysiące nauczycieli, nie tylko szkół, ale również przedszkoli, pracowników naukowych. Tak wygląda okładka ostatniego numeru. Mogą się Państwo z pismem również zapoznać na naszym stoisku. W ostatnim numerze, który był poświęcony nauczaniu języków rzadkich, oprócz artykułów, które być może dla Państwa nie będą bardzo interesujące z punktu widzenia metodyki, bardziej takiego rozwoju ogólnej wiedzy, artykułów dotyczących arabskiego, chińskiego, również w dziale metodyka mieliśmy artykuł dotyczący dydaktycznego wykorzystania sensomotorycznej aktywności dziecka na lekcji języka obcego czy pracy z piosenką. Także zachęcam bardzo Państwa serdecznie do korzystania z tego pisma, tym bardziej, że jak Państwo zaraz zobaczą, na łamach języków obcych w szkole ukazują się regularnie artykuły, które mogą być Państwu pomocne w pracy dydaktycznej z dzieckiem. Mamy artykuły teoretyczno-badawcze. Ten akurat artykuł, który Państwo widzą, mówił o tym, co zrobić, żeby utrzymać motywację małego dziecka po przejściu z przedszkola do szkoły. Bardzo dużo artykułów ukazuje się na temat dwujęzyczności małych dzieci. Na pewno Państwo też w swoich placówkach z dziećmi z dwujęzycznych rodzin coraz częściej się spotykają. Mamy dużo artykułów, które mówią o metodach pracy z autentycznymi materiałami, z piosenką, o metodach aktywizacji dzieci. Również artykuły mówiące o tym, jak pracować w grupie, gdzie znajdują się 6- i 7-latki. Doskonale Państwo wiedzą, że w tym wieku okres kilku miesięcy stanowi ogromną różnicę w wieku dziecka, w rozwoju i pracy z dzieckiem i to samo dotyczy, a może przede wszystkim właśnie pracy z dzieckiem w przedszkolu. Mamy też scenariusze zajęć, gotowe do ściągnięcia ze strony, do odbicia, kolorowe zajęcia. Tu akurat jest przykład przygód Majka, chłopca, który raz jedzie na safari, raz świętuje święta Bożego Narodzenia, obchodzi urodziny i tak dalej, i tak dalej. Mamy również artykuły mówiące o wykorzystaniu nowych technologii na lekcjach języków obcych z małymi dziećmi, o wykorzystaniu materiałów wizualnych i to, o czym będzie mówiła również nasza kolejna mówczyni pod koniec naszego seminarium, pani Karolina Wawrzonek, o współpracy z rodzicami w celu podtrzymania czy ugruntowania znajomości języka obcego. Mamy również artykuły dotyczące interdyscyplinarnego nauczania małych dzieci, na przykład z wykorzystaniem muzyki. I kolejny numer, który ukaże się w marcu, 20 marca, ukaże się kolejny numer czasopisma Języki Obce w Szkole, będzie całkowicie poświęcony nauczaniu języka obcego w przedszkolu. Będzie artykuł dr Pamuły, Małgorzaty Pamuły Berens i również dr Magdaleny Szpotowicz. Obie panie są autorkami podstawy programowej. Będzie artykuł dotyczący zabawy w rozwoju dzieci z punktu widzenia neurodydaktyki. Będzie artykuł dr Marty Kotarby-Kańczugowskiej na temat psychologii rozwoju małego dziecka. Będziemy mówić również o kompetencjach nauczycieli uczących małe dzieci, jak również o motywacji dla najmłodszych, tak trudnej do utrzymania w warunkach zorganizowanej edukacji językowej. Jak Państwo widzą, nazwiska są poprzedzone tytułami naukowymi, także te artykuły rzeczywiście pisane są przez dobrych specjalistów. Języki obce w szkole są pismem bezpłatnym.
One są dostępne w wersji elektronicznej na portalu jofs.pl. Oprócz samego pisma i wszystkich numerów, które w tej chwili ukazały się, zarówno wydawane przez FRSE i od pewnego czasu mamy również tutaj pozwolenie ORE na umieszczanie linków do wydawanych wcześniej języków obcych w szkole przez tę instytucję. Znajdują również Państwo numer ostatni, jak i poprzedni do pobrania w wersji PDF-u, jak również w wersjach na urządzenia mobilne. Ponieważ jest to pismo internetowe, również pozwala ono na zachowanie bardzo interaktywnego charakteru artykułów. Oprócz tekstów mają Państwo bezpośrednie linki, na przykład do gotowych arkuszy do odbicia dla dzieci, dla ucznia z danym ćwiczeniem czy z danym scenariuszem. Co więcej, mają również Państwo linki do powiązanych artykułów, także ten hipertekst jest coraz bardziej, jest coraz większy. Mogą Państwo bezpośrednio przechodzić na strony internetowe cytowane przez autorów. Naprawdę zachęcam, to nic nie kosztuje. Jest to czasopismo zupełnie bezpłatne o 50-letniej już w tej chwili tradycji. Mają również Państwo informacje o projektach językowych, mają Państwo zbiór aktualności ze świata języków. Tutaj są też informacje o bezpłatnych seminariach, szkoleniach organizowanych przez różne instytucje w Polsce i za granicą. Mają Państwo gotowe do pobrania materiały dydaktyczne, jak również dokumenty dostępne online dotyczące czy nowej podstawy, czy zmian w rozporządzeniach, czy dokumenty pochodzące z Komisji Europejskiej. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do przesyłania nam artykułów. Nie prosimy o artykuły tylko profesorów czy doktorów. Jest to czasopismo skierowane do nauczycieli. Bardzo jest ważne, żeby pisali do nas również praktycy, żeby Państwo dzielili się swoim doświadczeniem pedagogicznym, nauczycielskim. Zachęcamy do przesyłania artykułów. Będziemy je na pewno drukować. Tutaj jest strona internetowa, również można uzyskać informacje na stoisku. W czasie kolejnej przerwy mają też Państwo w materiałach ulotki naszego pisma.